Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Dzień dobry Państwu, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy poniedziałek, 3 października, a imieniny obchodzą Dominik, Maksymilian i Teresa. Zaczynamy wiadomości dnia. Na kortach Kutnowskiego Towarzystwa Tenisowego w dniach 24-25 września odbyły się Mistrzostwa Kutna w grach pojedynczych w kategorii plus 45 lat. Turniej zakończył się zwycięstwem Andrzeja Muchy, który w finale pokonał Krzysztofa Kowalczyka. Trzecie miejsce zajął Ireneusz Kmieciak. Za nami szósta edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Rozdźwięki. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się wielki finał, koncert galowy oraz wręczenie nagród. Przypomnijmy, że do festiwalu podczas wiosennych eliminacji zakwalifikowało się 20 wykonawców, którzy wzięli udział w warsztatach z Anną Ozner. Młodym artystom akompaniowali muzycy z orkiestry Fundacji Młodzi Artyści z Zielonej Góry. Fotorelacja na portalu KCI. W poniedziałek w godzinach porannych doszło do niebezpiecznej sytuacji na terenie jednego z zakładów na Majdanach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do pożaru środków chemicznych, a dokładnie beczek zespolonych. Do ogromnego pożaru doszło dzisiejszej nocy na składowisku odpadów przy ulicy Raszewskiej w Kutnie. W akcji gaśniczej udział brało 35 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalna grupa chemiczna z Łodzi. W godzinie 4:04 wpłynęła do nas informacja o pożarze w zakładzie gospodarki odpadami Kutno Majdany. Ponieważ nie jest to pierwsze zdarzenie w tym miejscu, tak, zostały zadysponowane natychmiast dość duże siły i środki. Siły z JRG Kutno, siły z KSRG Powiat Kutnowski oraz siły z ościennych powiatów z Łowicza i z Łęczycy. W sumie pożar w tej chwili gasi 35 zastępów. Żywioł opanowano o godzinie 6:30. W tej chwili trwa dogaszanie ognia. Strażacy cały czas monitorują sytuację pod względem zagrożenia chemicznego. Na tą chwilę pożar mamy opanowany, nie rozprzestrzenia się, dogaszamy. Jeśli chodzi o same działania, bardzo, bardzo utrudnione, duże zadymienie. Ratownicy pracowali w ochronie dróg oddechowych. Przyczyna jest w toku ustalania, tak. Wszystkie służby, które współdziałają z nami, tak, są tutaj na miejscu oraz władze lokalne, tak, zarządzanie kryzysowe.
Można już głosować na projekty w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 9 października. Kutnowski budżet obywatelski. Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. W piątek projektodawcy zachęcali do głosowania na swój projekt podczas mini-festiwalu projektodawców w Galerii Markredo. Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy miasta mogą podjąć decyzję o wydatkowaniu pewnej określonej puli pieniędzy. W naszym kutnowskim budżecie obywatelskim ta kwota to 1 000 000 zł i o takiej kwocie decydują mieszkańcy podczas głosowania. Projekty dotyczą zarówno inwestycji takich jak place zabaw czy siłownie, jak i organizacji wydarzeń kulturalnych czy koncertów. W tym roku zgłoszono 33 projekty. Kilka odpadło ze względów formalnych, także ze względów merytorycznych. Taką decyzję podjął zespół do spraw kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Do głosowania trafiło 26 projektów. Panie prezydencie, to już kolejna edycja kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Jak pan na to patrzy? To był dobry pomysł? Sprawdził się ten budżet? To jest bardzo dobry pomysł. On się bardzo sprawdził, bo widać, nam to pokazuje, w jakim kierunku mamy patrzeć, co ludzie potrzebują, bo no nieraz, no, będąc w urzędzie, to trudno jest podjąć właściwe decyzje, a tutaj takie konsultacje społeczne są bardzo dobre, a co najważniejsze, one aktywizują naszych mieszkańców, no, pokazują też, komu zależy na czym, no, to jest świetna sprawa. Minifestiwalowi towarzyszył koncert zespołu Kontrabasu Nie Było Band. Dla najmłodszych przygotowano kącik zabaw i malowanie twarzy. Można było również spróbować pączków czy lemoniady. Na projekty można głosować do 9 października poprzez stronę internetową budżetobywatelski.kutno.pl lub na karcie papierowej w 10 miejscach w mieście: w Galerii Markredo, Kutnowskim Domu Kultury, Akwaparku, Liceum imienia Dąbrowskiego, Zespole Szkół nr 1, Szkole Muzycznej, Szkole Podstawowej nr 6 i 9, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta. Więcej informacji na stronie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz na antenie naszej telewizji. Energiczna, otwarta i nastawiona optymistycznie do ludzi i świata, DJ Vika, czyli Virginia Schmidt, gościła w Kutnie na zakończenie Kutnowskich Dni Seniora. Na finał Kutnowskich Dni Seniora do Kutna przyjechała Virginia Schmidt, znana lepiej jako DJ Vika. 78-letnia dziarska pani łamie wszelkie stereotypy. Rozgłos zdobyłam dzięki temu, że mam tyle lat, prawda? A to jest takie nietypowe, powinnam robić na drutach. Prawda? Albo siedzieć na przykład gdzieś tam w spokoju. A ja szaleję na zabawach, podziwiam młodzież, jestem zakochana w młodzieży. A więc jeżeli ich podziwiam, to jednocześnie mam w sobie dużo z nich, prawda? Dużo mam z nich też. Ponieważ ja się czuję tak, powiedziałabym, tak jak oni. Virginia Schmidt pracowała wcześniej jako pedagog z trudną młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi. Jako DJ-ka pojawia się na imprezach międzypokoleniowych. Pani z seniorami przebywa, ale też z młodzieżą. Pani gra na różnego rodzaju imprezach, takich międzypokoleniowych. Tak. Czy jest taka różnica w tym, jak bawią się młodzi, a jak seniorzy? No, bawią się jedni, bawią się pięknie i drudni. Młodzież bawi się bardzo, bardzo, powiedziałabym, energetycznie, prawda, ale i seniorzy też. W zależności od tego, jaki jest rodzaj muzyki i jak na przykład, w jakim już tempie jest ta impreza. Bo na początku na pewno zawsze są troszeczkę, prawda, no, ostrożni. A młodzież, no wiadomo, no jest wulkan energii, wulkan życia, wulkan radości, no to należy pozazdrościć. Ale odnośnie imprez, to one są tak samo radosne, na luzie, wolne, fajne. Zresztą młodzież się pięknie bawi i powiedziałabym, nie spotkałam żadnej grupy młodzieżowej, która by bawiła się w jakiś sposób, no, takich, co by można było powiedzieć, że niestosowni. Virginia Schmidt to osoba niezwykle ciepła i otwarta. Aktywnie działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. DJ Vika znana jest także poza granicami naszego kraju. Pełen wywiad z DJ Viką mogą Państwo obejrzeć w paśmie Rozmowy Dnia.
Na boisku szkoły podstawowej nr 1 rozegrany został turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. W rywalizacji sportowej wzięło udział 8 drużyn. Prawdziwą gratką dla miłośników sportowych emocji był turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. W rywalizacji sportowej wzięło udział 8 drużyn. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Powiatowa Policji z Bełchatowa, Powiatu Łódź Wschód, Kutna, Łęczycy, Poddębic oraz gościnnie drużyna Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz wojska z 3. Regionalnej Bazy Logistycznej skład Kutno. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, system każdy z każdym. W rywalizacji o trzecie miejsce drużyna Komendy Powiatowej Policji w Kutnie pokonała Łęczycę wynikiem 3-1. Dla kutnowskiej drużyny gole strzelili Michał Dąbrowski, Rafał Pałasz i Jakub Pietrzak, a dla drużyny z Łęczycy Arkadiusz Szczypiński. W finale zagrały drużyny reprezentujące Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1. Rywalizację w rzutach karnych wygrała drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Roberta Kajszczaka z KPP Łęczyca, a najlepszym piłkarzem został wybrany zawodnik KWP Łódź Michał Rosiak. Puchary i medale wręczyli pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, młodszy inspektor Tomasz Olczyk, komendant powiatowy Policji w Kutnie, nadkomisarz Krzysztof Szymański oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Elżbieta Chodorowska. Cieszę się, że ten turniej przebiegł w atmosferze fair play. Wiem, że tam kilka było potknięć po drodze, lekkich kontuzji, ale mam nadzieję, że są to tylko lekkie kontuzje, natomiast nic tam przykrego się nie wydarzyło. No cóż, myślę, że takich inicjatyw będzie coraz więcej. Macie w mojej osobie sprzymierzeńca do organizowania turniejów piłkarskich, także w garnizonie łódzkim. Także bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Panie komendancie, powiem tak. Owszem, myślę, że pani dyrektor i tutaj ten obiekt nam służy już nie raz i obiecujemy, że za rok na pewno się tu spotkamy i będziemy razem grali. Brawa dla wszystkich uczestników. Dziękuję za tak wspaniałe zawody. I ten turniej uważam za zamknięty. Dziękuję. W niedzielę w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury mieszkańcom miasta wręczono tabliczki z numerem adresowym. Przypomnijmy, wszystko to w ramach akcji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Tabliczka dla Ciebie. 160 laureatów konkursu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej otrzymało różane tabliczki, które zawisną na ich domach. Wręczali je m.in. prezydent Zbigniew Burzyński oraz Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Kutno. Proszę Państwa, konkurs Tabliczka dla Ciebie, który był przygotowywany we współpracy z miastem Kutno, miał dwa cele tak naprawdę. Miał na celu wzbogacenie naszego stowarzyszenia o fotografie, które będziemy wykorzystywać, którymi będziemy się chwalić, które będziemy promować, a także promocję kutnowskiego systemu informacji miejskiej, którą Państwo na naszych ulicach już widzicie. Przypomnijmy, że osoby, które chciały wziąć udział w konkursie, musiały przesłać interesującą fotografię przedstawiającą życie naszego miasta. Cenna inicjatywa, bo to jest takie dopełnienie tego, co zostało w tamtym roku zrobione w ramach tego projektu unijnego, właśnie związanego z systemem informacji miejskiej. A więc to, co widzicie na skrzyżowaniach, nazwy ulic, tablice informacyjne o takich ważniejszych obiektach, w paru miejscach to jest. Także no, jest to dopełnienie i chciałoby się, żeby wszystkie domy miały te tabliczki w tym nowym kroju. No, na pewno był taki wyraz, że słusznie chcieliśmy mieć to logo Kutno Miasto Róż, bo to nie my, to nie urząd wymyślał to logo. To był konkurs, mieszkańcy wybrali akurat i takie logo, właśnie tą stylizowaną różę i to hasło właśnie Kutno Miasto Róż.
Po zakończeniu spotkania na holu Kutnowskiego Domu Kultury czekał na przybyłych smakowity i pięknie udekorowany tort różano-malinowy przygotowany przez cukiernię Wasiakowie. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody i tym razem do zobaczenia w środę. W nocy przelotne opady w całym regionie. Temperatura 12 stopni w Kutnie, 9 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie w całym regionie. Temperatura 13 stopni w Kutnie i Łowiczu, 10 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura 3 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali.